come and get it. Siemano! Z tej strony Franki. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam kolejny odcinek w gry Minecraft. Jestem bardzo mega zadowolony, że wbiliście 180 już subskrypcji, powyżej 80 na moim kanale, więc i już 200 subów już szykuje nam się bardzo blisko i ja i w takim szybkim tempie ja po prostu w to nie wierzę, że tak się stało, ale mam już więcej widzów i po prostu jestem mega szczęśliwy i po prostu z tej okazji zrobimy właśnie na moim kanale nową serię, która nazywa się Skyblock. Będziemy sobie tutaj na takich tu wyspach chodzić, będziemy sobie tak grać tu w Minecrafta, ale na Skyblocku. I tutaj widzę nawet portal do Kresty, bo tak mi się tam tak zdawało, że się nie wyspiem. I po prostu będziemy się przetrwać i tak zrobić sobie wyspę, podbijać tu inne. No i o to w tym chodzi. Okej, okay. Jest to ogólnie mapka, do której link jest w opisie tego filmu. Dobra. O, 5 diamentów, to już jest spoko. Mamy lód jakiś, okej, okay. Lawy mamy, dobra. Dobra, dobra. Spoko. Będziemy sobie musieli zjeść maszynę, która daje nam kobel, żebyśmy mogli po prostu sobie jakoś ją robić. Bo potrzebujemy. A tu mamy jeszcze jakieś dwie książki info. Dobra, mamy 5 diamentów. Obsydian też się przyda. Czy za mało jak na portal, ale no, zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, więcej tu bloków ziemi, trawy. Mamy od naszą skórzaną zbroję. Dobra, możemy ją założyć, żeby mieć trochę więcej energii. Buciki też możemy. Okej, okay, mamy. Tutaj marcheweczki też, kaktusy, mamy nawet piasek i mam też nasiona. Dobra, to nawet po prostu zniszczymy. Tak, to powiedzmy tutaj głupie trawy. W tym odcinku tylko tak zaczniemy to nasz serwis ze skyblockach. Będziemy sobie najpierw marchować wyspę, powiększymy ją sobie i będzie po prostu większa. Dobra, ścinamy nasze tutaj drzewo. Musimy czymś ściąć, bo naprawdę na zawsze w skyblocku zaczynamy od zetnięcia drzewa. To jest pierwsze co musimy zrobić. Okej, dobra. Zetnijmy to drzewo. Szkoda, że mam siekiery, dobra. Potrzebujemy to ściąć. Jeszcze będziemy mieli liście, ale już to zetniemy na cięciu, a więc znowu robię cięcie i zaraz się. Dobra, już to zetnęliśmy już to drzewo, teraz tutaj. Stajemy się tutaj jakby dalej rozbudową naszej oto wyspy. Mamy tu skrzynkę opróżnioną. To będziemy przy okazji mieli. Dobra, po pierwsze co? Będziemy musieli sobie zrobić deski, zrobić sobie crafting, żebyśmy mogli sobie tutaj coś craftować. O właśnie, potrzebujemy do naszego crafting table. Teraz będziemy tutaj robić jakieś narzędzia. Dobra, potrzebujemy więcej sticków. Więcej w ogóle drewna. Dajmy tak trzy te na sticki. Dobra, mamy tu już diamenty, to przy okazji sobie zrobimy tutaj narzędzia, dobra, podstawy miecz i kilof, to mamy akurat na kilofa, po prostu. I mamy nasz oto kilof i mieczyk, więc jest to spoko, dobra. Zajmiemy się tu jeszcze innymi, okej, okay. Potrzebujemy tu jeszcze zdecydowanie więcej ziemi, trochę obudujemy to. Szkoda, że łóżka nie mamy niestety, no ale trudno. W ogóle łóżka tu nie ma, ale no cóż, będziemy musieli jakoś to wytrzymać. Dobra, budujemy to wszystko. Okej, dobra, już to mniej więcej już wygląda, jakby to była nasza wyspa. Ogólnie chyba nie ma sensu tu na razie budować domku, bo po prostu będziemy mieli tu taką naszą bazę. Okej, okay. Mamy już taką tutaj mniej więcej trochę zbudowaną. Jak będziemy mieli więcej ziemi, to wtedy dobudujemy domek. A teraz zajmiemy się tutaj po pierwsze jakimiś tutaj naszymi uprawami. Dobra, mamy tu w ogóle jakąś motykę najlepiej zrobić. Jeszcze tu jakieś. Mamy tu wiedzieć jakieś nasiona. Mamy tutaj. Aha, mamy takie nasiona, no cóż, trudno. Zrobimy sobie jakąś motykę. Po prostu tutaj do uprawy. Jak się ta motykę robi, bo już zapomniałem. O tak, tak, tak się. Motykę, no tak. Dobra, mamy ją. Zrobimy sobie takie małe takie tu pole uprawne. No i będzie takie. Właśnie. Dobra, tu będziemy mieli takie własne pole uprawne. Posadzimy sobie te nasiona oczywiście. What? Potrzebujemy jeszcze jakieś tu sezonek, dobra. Pozwolę, że sobie coś takiego tu jeszcze. O, mamy.
musimy jeszcze to. Takie pole będziemy tu mieli już, swoje własne. Wiecie co, widzę, nie wiem, czy by zrobić po prostu tutaj cięcie, bo to już po prostu widać, że jest tak ciemno teraz. Chociaż on tutaj lawę zrobił, żeby taki mamy nasze strumienie lawy, żebyśmy też mieli jakiś mały strumyk. O właśnie, to sobie ją zrobimy. O dobra, już tutaj widać, tu już jest jakby... Już tutaj trochę widniej. Jaśniej trochę, okej. Okay. Tutaj trzeba jeszcze zasadzić już normalną ziemię, to będziemy mieli takie małe pole, a tutaj... Dobra, zajmiemy się tutaj zrobieniem po prostu wody tutaj. Okej, okay, mamy tutaj naszą wodę. Po prostu. O nie, no niestety lawę nam ugasiło, bo chciałem zrobić kobyl, ale no tak, no niestety nie wyszło. Cóż, nie będziemy mieli niestety lawy już. Ale dobra, będziemy mieli przynajmniej tutaj... zrobimy sobie tutaj w ogóle taki ten. A była pomysł, zrobimy tutaj całą wodę, żeby zrobimy. O, to jest dobry pomysł. Tu będzie taki nasz strumyk. Nie, to nie wyjdzie. O, dobra, tak będzie. I tu będziemy sobie mogli nawet zejść. Może do tego kresowego tego. Zrobimy jeszcze trochę tej wody. O, tak to zrobimy. I tu będzie nam po prostu się wylewała. O, i to w takim sposobem zrobimy. I tu już będziemy mieli taki nasz mały spływ. O, właśnie. Taki wodospadnik. O, to już będzie fajnie wyglądało. Będziemy mieć taki obsydianik, żebyśmy sobie to mogli wydobyć. Albo dobra pomysł. Zrobimy, wydobędziemy sobie ten obsydian, bo na pewno nam będzie nam potrzebny. Wiecie, że ja to będę na skyblock, jeszcze tak sobie nie grałem. Ja mówię, pierwszy raz nagrywam skyblocki, ale dobra. Okej, okay, dobra, to już tutaj już taki mamy małe pole i tu nam po prostu będzie tutaj będą nasze tu rośliny sadziły. I tu będzie nasze pole i woda tu będzie mi taki spływ. A ta woda dokąd też do kogoś naprowadzi? Tak! I jest to fajne, bo będziemy mogli. Ile tam jest potworów, nie wierzę, ale jak będzie dzień, to będziemy się tam mogli dostać od naszego kresu i tam będziemy po prostu schodzić, będzie to moim zdaniem fajne. Fajnie, że to zrobiłem. Ale wiecie sobie, zastanawiam czy nie, żeby zrobić cięcie i po prostu postawić, jeszcze nie ustawić w sumie, że już był dzień, to robię po prostu cięcie i zaraz się widzimy. Dobra, widzowie, trzeba było tutaj po prostu chwilę poczekać. No nic z tym, musiałem tak 10 minut poczekać, bo tak cała doba to 20, musiałem 10 minut poczekać. Ale już mamy nasz dzionek i będziemy teraz podbijać w takich wyspach, bo mamy już mniej więcej taką tu małą wyspę zrobioną. Postawimy tu będzie na, nie nasza skrzynka, ale będzie, będzie na indziej tu po prostu. O, skrzynia będzie tutaj. Dobra. I chyba tak chciałam zobaczyć, co jest tam. Tylko najgorsze jest to, że mamy bardzo mało ziemi. No właśnie, że mało budulców, więc będziemy musieli tutaj ich trochę pokopać. Ale na szczęście ja mam zapadę. Albo nie, podjemy się pod wyspą. I tu będziemy po prostu kopać. Ale nie możemy spać, bo na szczęście nie wiem, jak to się robi. Po prostu musimy tutaj kopać sobie. Sprawę sobie możemy obejrzeć, tutaj tak powiedzmy wszystko zrobimy. I tu już mamy przy okazji ten wilcik. Tam tak troszeczkę go. Dobra, już nie jest tak źle. Potrzebujemy po pierwsze tutaj jakiegoś kobla. Mamy kobla. Żelazo też się przyda. Czy ten diament widziałem? To fajnie, że można diament wydobyć. Na łopatę będziemy mogli zrobić. A po prostu oszczędzimy go. O kurczę, tu jest woda. Nie wiem, że tak, podkowałem się po prostu pod strumienie wody. Dobra, już nie będzie. Ale nie trzeba tak uważać. Wziąłem diament! Uf, już myślałem, bo czasami jest tak, że diamenty spadają, ale go jakoś wziąłem. Więc się udało. Ale mam kartę, dobra. Będziemy się musieli jakoś tu dobudować. I oczywiście te niektóre wyspy będziemy niszczyć, bo będziemy potrzebowali... Po prostu, żeby naszą wyspę rozstrzelić, bo nasza jest najważniejsza na naszym skyblocku. Ale dobra. Po pierwsze co, mamy już tutaj trochę to obudowane. Okej, okay, obudujemy tu wszystko ziemią i już nie będzie tu widać. Wow, what. O Boże, co ja zrobiłem, zniszczyłem wszystko moją wodę. Będę sobie nalać, teraz tu zginie, ale dobra. Teraz to ogarniemy, po prostu...
Z tym zapomniałem ten. O, i teraz powinna już nam woda tu spływać. Czego to spływaka. No i dobra, już nam spływa, nie ma problemu. Okej, okay, teraz dobudujemy się tam. Potrzebujemy tam już trochę surowców, ale no... Ojej, mam 5 tylko dieta. Nadal za mało, nadal za mało. Chociaż jeszcze możemy tu posadzić trochę tych drzew i ściąć i trochę zyskać drewna. Właśnie zapomniałem, dobra. Zjedziemy sobie tutaj dwa drzewa. Już nie wiem, to będzie trwałe sadzenie ich właśnie. I tak trochę mamy już tutaj przynajmniej tych drzew. No cóż, no niestety nam tutaj... Po prostu nam to nie wyszło, bo po prostu mamy tutaj za mało tych bloków, żeby się podcelić. Dobra, cóż, spróbujemy tam się jakoś dobudować. Nie, no, dobra. A więc się tam bijemy. Teraz tak przydałby mi się stack wełny w Bedwarsach. No właśnie. Dobra, dobudujemy się jakoś tam. Będziemy się użyć wszystkich bloków, po prostu żeby się podsadzić. Nie no, ta nasza wyspa śmiesznie teraz to wygląda, jak tak to wygląda. Bardziej taki statek, dobra, cóż, będziemy musieli jakimś ziemią teraz się podsadzić, bo po prostu jak tu się dostaniemy? Okej, okay, szybko jakoś tu się dostać. Dobra, kablem. Kablem to trzeba się jakoś podstawić. Inaczej jak? Żeby teraz tego tylko shifta puścić, bo jak puścimy to... Nie chciałbym naprawdę spaść. Jakbym spadł, to już byłoby po nas. Tylko polegają skybloki. No jeszcze na pewno się nie wyrobimy z blokami. Trzeba to jakoś inaczej po prostu pokopać trochę więcej. Żeby się dostać do tej oto wyspy. Dobra, mamy maksimum tutaj, już jesteśmy, dobra. To będzie takie nasze jakby wejście na tamtą wyspę. No ta wyspa na razie nie jest jakaś taka za fajna. A tu jeszcze był diament, ale potrzebujemy tu jeszcze więcej wykopać trochę. To będzie nasza taka płaska, że tak powiem. O Boże. Jest, ale tutaj jest już prawie wszystko wykopane się w podziemi, ale no musimy tu jeszcze wykopać coś. Nie bierze woda! Nie bierze woda, nie bierze woda, nie bierze woda, dobra. Jak się trzeba zatkać, to trzeba. Uf, dobra. Już myślałem, że zginę. Mało strasznie mamy już tu pod spodem, ale no trzeba jakoś to wykopać. No, już. Już tutaj po naszych blokach. Nigdy nie gram na skyblokach, więc jeszcze to nie wiem. O, przynajmniej sobie to żelazo wykupiam jeszcze. Prawie nic pod nas nie ma. Złoto też możemy tu wykopać. Dobra, tego już nie wykopiemy, ale no cóż, będziemy... O, ale tak wziąłem, dobra. Nie wiem naprawdę, jak tu się dostaniemy, ale będziemy musieli jakoś to zrobić. Chyba jest tutaj dostać. Do tamtej bazy, no bo to jest taka lipa. Ciekawe, jak tutaj dojdziemy. Będziemy musieli po prostu tu wlecieć i wejść do endu. I tam były nawet są już oka chyba kresu, bo są takie skrzynki, chociaż nie wiem. Tak, dobra. Mamy tutaj po prostu strasznie mało ziemi. Okej, okay, tu piasek zrobimy. To będzie tak wyglądało, to będzie taki piach. O. Ale no niestety nie zrobimy, bo piach tam będzie spadał. Chyba, że jakoś to... O, tu będzie może kaktus, o. Tak, tu będzie to jest nasz... Oczywiście on nas będzie bił. Nie mało nam zabierze, ale tu mam na nasz kaktus. Hop. No już mniej więcej ta wyspa tak trochę już wygląda normalnie. Ale oczywiście tam będziemy się powiększyć, tutaj drzewa wyrosną, będzie mniej więcej drewna, dobudujemy się tam i tak zrobimy, ale no na razie będziemy musieli tutaj chwilę jeszcze pograć, ale już nie wiem, czy to na tyle z filmu, bo to taki filmik tylko, że informacyjny, że już nagrywam, będę nagrywał skybloki i może kolejny odcinek będzie ze skyblocków, o, i zrobimy to jeszcze taki sposób, że postawimy żelazo, o, to będzie piasek, o. No i mamy już, czy ten bedrock mi to bardzo przeszkadza, no, no cóż, dobra. A więc to już na tyle z tego odcinka, jeżeli filmik wam spodobał, możecie zrobić łapeczkę w górę. Tak samo możecie zasubskrybować mój kanał. Tak samo możecie zasubskrybować mój kanał, bo naprawdę szybko brakuje do 200 subskrypcji na moim kanale. Ja już nie mogę zaczekać, jak je bijemy. No i co, ja już się będę żegnał. A więc cześć!